Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś porozmawiamy o kuluarach transakcji internetowych i naszych zakupów w sieci. Bo ponoć najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I do tej kuchni naszych zakupów cyfrowych zaprosi nas dzisiaj profesor Magdalena Słok-Wódkowska, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i z D-Labu UW. Cześć Magdo. Cześć Justyno. Magda, moje pierwsze pytanie jest związane z samą ceną produktów, które kupujemy w sieci. Bo kiedy wybiorę sobie jakiś artykuł, dajmy na to komputer na platformie zagranicznej, to do ceny nominalnej, którą widziałam na ofercie, dodawane są mi dodatkowe opłaty, o których istnieniu nie wiedziałam. I mam pytanie, dlaczego ta cena, na przykład komputera, który kupuję w sieci, jest o tyle wyższa dla mnie niż dla innych kupujących i być może w konsekwencji, dlaczego te artykuły kupowane w sieci, szczególnie za granicą, są dla nas droższe niż dla mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej? Znaczy one pewnie nie są dużo droższe niż dla mieszkańców innych krajów. One są dużo droższe niż dla mieszkańców tego kraju, z którego chcemy to kupić. I na to składają się przede wszystkim dwa elementy, mianowicie musimy zapłacić cło i najczęściej musimy zapłacić koszty przesyłki, które przy transakcjach międzynarodowych są z reguły dużo wyższe niż wewnątrz jednego państwa. No dobrze, ale cena to jedno. Już rozumiem, dlaczego muszę zapłacić więcej, ale za wygodnictwo się płaci. Natomiast dlaczego pewnych rzeczy w ogóle nie mogę kupić? Dlaczego po kliknięciu na ikonkę kup jakiś produkt, dajmy na to ten komputer właśnie do Polski, dostaję komunikat, że do Polski on nie może być wysłany, albo na przykład, że z miejsca, w którym się znajduję, nie mogę tego produktu kupić. Jakie tu bariery stoją za tym, że właściwie tego, co widzę w sieci, nie zawsze mogę to kupić i niekoniecznie musi być to dla mnie zawsze dostępne? Czy w przypadku takich towarów standardowych, produkowanych przez duże korporacje międzynarodowe, czyli jak będziesz chciała kupić sobie komputer jakiejś znanej marki, który jest dostępny również u nas, to jest małe prawdopodobieństwo, że cię to spotka. Natomiast w przypadku mniej standardowych towarów może się okazać, że jest tak dlatego, że na przykład dany towar nie został dopuszczony do obrotu w Polsce w naszym przypadku, czy raczej w przypadku Polski to będzie szerzej w Unii Europejskiej, czyli że na przykład nie został przebadany, czy spełnia odpowiednie normy, nie dostał certyfikatu jakiejś instytucji, która mówi, że jest bezpieczny do użytkowania dla nas i te instytucje, one nie zawsze ze sobą współpracują z różnych państw, jeśli są z różnych państw. Nie mówię tutaj o Unii Europejskiej, bo w przypadku Unii Europejskiej one zazwyczaj, znaczy one współpracują i takich barier jest bardzo niewiele. Natomiast w przypadku państw trzecich one się zdarzają. Albo może być jeszcze drugi bardzo częsty przypadek, jest wtedy, kiedy są jakieś problemy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Na przykład producent danego towaru nie ma ochrony patentowej w Unii Europejskiej czy w Polsce, w związku z tym nie chce nam sprzedać tego towaru, dlatego że tutaj nie byłyby chronione jego prawa autorskie. Czasami może się to wiązać jeszcze z innymi kwestiami, na przykład z jakąś polityką sprzedażową danego przedsiębiorstwa, czy z jakimiś podziałami rynku w przypadku przedsiębiorstw wielonarodowych, czy takich korporacji transgranicznych. No z punktu widzenia konsumenta sprawa wydaje się banalnie prosta. Wybieram produkt, klikam, że go chcę kupić, następnie przelewam pieniądze lub jakoś inaczej uiszczam za niego opłatę, po czym czekam cierpliwie, aż ten produkt znajdzie się w moich rękach, w moim paczkomacie czy też pod drzwiami. No ale rozumiem, że stoją za tym całe skomplikowane regulacje, więc powiedz mi, co tu jest takiego do uregulowania czy też do określenia, żeby ta transakcja przebiegła tak banalnie, jak to opowiedziałam i kto reguluje te wszystkie przebiegi, procesy i właściwie tę całą procedurę zakupu i sprzedaży towarów w sieci? Och, jak zaczęłaś to mówić, to przyszło mi do głowy, że jeszcze kolejną kwestią jest to, czy my możemy w łatwy sposób zapłacić temu przedsiębiorcy z innego państwa, dlatego że na szczęście w tej chwili jednak płacenie kartą kredytową jest dosyć powszechnie przyjęte, natomiast to też jest pewien problem, bardzo często.
A co za tym stoi? Za tym stoją różnego typu regulacje. Moje ulubione regulacje, dlatego że nimi zajmuję się od wielu lat, to są umowy handlowe i całe międzynarodowe prawo gospodarcze, którego celem jest likwidowanie tych różnego typu barier w handlu międzynarodowym. I przez wiele lat to było tak, że to międzynarodowe prawo handlowe i te regulacje, konsument ich nie widział. One były zupełnie gdzieś tam daleko od konsumenta, dotyczyły importerów i eksporterów, czyli tych przedsiębiorców, którzy zajmowali się handlem międzynarodowym i którzy sprawiali, że w magiczny sposób towary z zagranicy znajdowały się w polskich sklepach. A w tej chwili dzięki sieci dotyczy to indywidualnego konsumenta, bo my sami możemy być importerem i eksporterem. Czy eksporterem pod warunkiem, że jesteśmy przedsiębiorcą. A kto za tym stoi? Kto decyduje o tym, ile mam zapłacić na przykład tych opłat dodatkowych za komputer sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych? Czy w przypadku ceł decydują o tym państwa? No, w naszym przypadku decyduje o tym Unia Europejska. Ale generalnie takie ramowe regulacje są tworzone na poziomie państw i do tego służy nam cały system, z jednej strony system multilateralny tak zwany, czyli tak naprawdę regulacje Światowej Organizacji Handlu, której zadaniem jest właśnie liberalizacja handlu międzynarodowego, sprawianie, żeby tych barier było jak najmniej. Czyli żebyśmy mieli jak najniższe cła oraz ta druga noga, żebyśmy mieli jak najmniej tak zwanych barier pozataryfowych. Czyli właśnie takich sytuacji, kiedy nie możemy czegoś sprowadzić, bo nasze organy uznały, że coś może być dla nas niebezpieczne albo po prostu nie sprawdziły, czy to jest bezpieczne dla nas. Czyli z tym z jednej strony zajmuje się tak wielostronnie Światowa Organizacja Handlu. Z drugiej strony wszystkie państwa na świecie, a Unia Europejska w szczególności, bo jest bardzo aktywna, zawierają umowy dwustronne, tak zwane umowy handlowe, które właśnie regulują takie kwestie, jak jakiej wysokości ma być cło, czy możemy wzajemnie uznawać swoje jakieś wymogi techniczne tak zwane, ale też w coraz większym stopniu regulują takie kwestie dotyczące e-commerce'u i tego handlu przez internet. A czy to oznacza, że Polska musi mieć z każdym pojedynczym krajem podpisaną taką umowę, żebyśmy mogli swobodnie kupować wszystko, czego nam dusza zapragnie? W przypadku Polski sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że to wszystko nie jest w kompetencji pojedynczego państwa członkowskiego, tylko w kompetencjach Unii Europejskiej. Więc to, co się dzieje u nas w Polsce, to za Polskę robi Unia Europejska. I to Unia Europejska zawiera takie umowy właśnie z różnymi państwami. Ze wszystkimi to oczywiście nie, ale z wieloma, które mają nam pomóc. I one oczywiście będą obowiązywały też w Polsce polskich przedsiębiorców i będą dawały też ewentualnie jakieś profity polskim konsumentom. No tak, ale internet też sprawia takie wrażenie albo daje nam taką ułudę właściwie nieograniczonych możliwości, że cokolwiek zobaczę gdzieś na aukcji internetowej czy na jakiejś platformie czy w sklepie cyfrowym, właściwie mogę od razu to mieć. Tak, jeżeli stać mnie na to, jeżeli mogę to kupić, to właściwie mogę wejść w posiadanie tego, nie muszę pojechać do tego sklepu, nie muszę poszukać tego, to wszystko się w sposób tajemniczy znajdzie u mnie. No ale czy rzeczywiście jest tak, że wszystko, co dostępne jest w sieci dla mieszkańców choćby innych krajów, możemy też kupić my w Polsce? Czy są jakieś bariery, czy też ograniczenia, które powodują, że niektórzy mieszkańcy do pewnych dóbr nie mają dostępu, albo niektóre usługi są niedostępne z ich punktu widzenia? Czy też rzeczywiście ten świat bez granic, który nam obiecywał internet, jest dzisiaj realnie światem bez granic, także tych konsumenckich. To znaczy, jeśli chodzi o towary, sytuacja jest znacznie prostsza, dlatego że towary od w zasadzie wieków zawsze stanowiły przedmiot handlu międzynarodowego, bo towary to jest coś, co jest zamknięte, coś, co jest materialne i tak naprawdę nawet jeśli mówimy o e-commerce w przypadku towarów, to on się najczęściej sprowadza do zawarcia transakcji z mojego prawniczego punktu widzenia. Czyli tutaj ten udział internetu jest tylko taki, że my zamawiamy coś przez internet, zawieramy umowę przy pomocy internetu, więc regulacje muszą nam pozwalać na to, żebyśmy mogli zawrzeć taką umowę przez internet. A z drugiej strony cała reszta odbywa się już w świecie fizycznym, no bo ktoś fizycznie musi nam to spakować i przesłać i my dostaniemy produkt fizyczny, więc w to wszystko wplątane są również takie niebezpośrednio związane z
handlem internetowym rzeczy, jak właśnie to wspomniane wcześniej przeze mnie cło czy opłaty za przesyłki. Dużo bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku usług. W ogóle na świecie usługami handluje się krócej, bo zaledwie około 40, może 50 lat handluje się usługami. Ja wiem, że to dla większości osób, które zajmują się gospodarką cyfrową, to jest po prostu epoka albo nawet kilka epok, ale w świecie prawa międzynarodowego 50 lat to jest bardzo krótko. Zwłaszcza jeżeli porównamy to do handlu towarami, który tam początki to sięgają starożytności, nawet regulacji niektórych, czy jakichś konstrukcji. Więc w przypadku handlu usługami jest znacznie tutaj trudniej. Z drugiej strony handel usługami, państwa mają tendencję do bardziej ścisłego regulowania tych usług i nie dopuszczają do swojego rynku wielu usług. Też jest tak, że tak naprawdę, żebyśmy my mogli świadczyć jakąś usługę transgranicznie, czyli przez internet, ale przez granicę, to gdzieś musi istnieć prawo międzynarodowe, które nam zezwoli na świadczenie takich usług. Albo prawo krajowe, które powie, wszystkie państwa, przedstawić, że osoby z wszystkich państw członkowskich mogą świadczyć jakiś rodzaj usług na terytorium naszego państwa pod takimi i takimi warunkami. To są często wymogi dotyczące spełnienia jakichś warunków dotyczących kwalifikacji osoby, która świadczy usługi, albo jakieś posiadanie jakiejś określonej infrastruktury, czy nawet jakichś określonych pozwoleń od państwa. A w przypadku przesyłu danych osobowych, czy to jest jeszcze bardziej skomplikowane, czy to w ogóle jest poza tymi regulacjami? Bo na przykład mogłabym chcieć zajrzeć do jakiegoś spisu powszechnego, czy jakichś danych zbieranych przez inne państwo, niekoniecznie członkowskie Unii Europejskiej. Na przykład piszę pracę licencjacką albo magisterską Australii i chciałabym dowiedzieć się, jak wyglądają statystyki zgonów, czy też zawarcia małżeństw w Australii. Czy ja mogę po prostu kliknąć sobie na te dane, siedząc w Polsce, ściągnąć repozytorium danych, czy też plik na nasz komputer i sobie je analizować? Czy też jest tu jakaś regulacja, która stoi za tym, że na przykład z Australii to nie, ale już z Egiptu to bym mogła? Ten system jest niestety znowu dosyć skomplikowany. Wygląda to w ten sposób, że państwa, bo my mówimy o dwóch rodzajach, jeśli chodzi o przesył danych, mówimy o dwóch rodzajach regulacji. Z jednej strony mówimy o ochronie danych osobowych i o przesyle danych osobowych transgranicznym. I tutaj wchodzą nam wszystkie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, gwarancji dotyczących ochrony danych osobowych w innych państwach, które z reguły są zdecydowanie niższe niż w przypadku Unii Europejskiej. I z pewnością wierni słuchacze Efektu Sieci pamiętają, że kilka miesięcy temu rozmawiałaś na ten temat z Asią Mazur. O tym, że czasami nie jest łatwo przesyłać do Stanów Zjednoczonych dane osobowe i tam mamy regulacje dotyczące tego. Natomiast czym innym są dane publiczne i tak zwane big data, czyli te duże zbiory danych. Jeśli chodzi o te duże zbiory danych publicznych, to państwa nie zawsze chętnie je udostępniają. I jest tak, że w Unii Europejskiej cały czas mamy dyskusje dotyczące tego, żeby sektor publiczny udostępniał te zbiory danych publicznych do dalszej obróbki, czyli i dla badaczy, i dla przedsiębiorców, i idzie to opornie, tym bardziej niechętnie będzie je udostępniał komuś z zewnątrz, zwłaszcza na przykład przedsiębiorcom z innego państwa. Prawda? Więc to także może być przedmiotem umowy i to na przykład pojawia się w umowie o gospodarce cyfrowej. Taka umowa została zawarta kilka miesięcy temu pomiędzy Australią i Singapurem i tam wyraźnie przewidziano możliwość korzystania z danych sektora publicznego przez podmioty pochodzące z tego drugiego państwa, z drugiej strony umowy. Czyli obywatele, czy podmioty z Singapuru mogą korzystać z danych publicznych australijskich i odwrotnie. Natomiast w przypadku Unii Europejskiej nie ma takich regulacji, więc to tak naprawdę zależy od widzimisię tego udostępniającego dane. Czyli oczywiście możesz poprosić kogoś, żeby ci je udostępnił. Rzadko są regulacje zabraniające tego wprost, ale teoretycznie można sobie też wyobrazić takie regulacje.
to mam jeszcze pytanie wywrotowe do tego fragmentu, o którym teraz powiedziałaś. Jak podpisuje się takie umowy międzynarodowe? Czy w świecie cyfrowym to jest tak, że nadal muszą spotkać się ważni panowie i panie w garniturach pod flagami unijnymi i tam podpisywać te umowy? Czy dzieje się to jakoś bardziej ucyfrowiony sposób? Niestety wciąż dzieje się to głównie drogą tradycyjną, aczkolwiek w tym przypadku to nie sama gospodarka cyfrowa wymusiła zmiany, te zmiany wymusiła epidemia, która zamknęła nie tylko nas, ale również zamroziła kontakty międzynarodowe bezpośrednie. I w tym zakresie właśnie ta umowa o gospodarce cyfrowej australijsko-singapurska była pierwszą umową, która została podpisana w sposób zdalny. Czyli nie odbyła się żadna wielka uroczystość podpisania umowy, po prostu obie strony, chociaż to też odbyło się uroczyście, są zdjęcia z kamerek internetowych, właśnie ze zdalnego podpisywania umowy, ale też tak naprawdę epidemia wpłynęła bardzo na to, w jaki sposób się negocjuje umowy. Tutaj świetnym przypadkiem jest umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią, która miała zostać wynegocjowana pomiędzy lutym a październikiem, czyli teraz finalizujemy te negocjacje. Tymczasem w marcu okazało się, że główni negocjatorzy obu stron zostali zamknięci na kwarantannie, ale też zamknęły się swobodne przejazdy przez granice. W związku z tym większość negocjacji tej umowy odbyła się właśnie przez internet, zdalnie. Chciałoby się powiedzieć, czyli można, ale mam jeszcze pytanie o wielkich gigantów cyfrowych, bo wspomniałaś kilka razy już o przepływie danych i o tym, jak to jest regulowane w różnych krajach Unii Europejskiej, ale czy są wprowadzane na przykład jakieś podatki czy też opłaty od obrotu towarami i usługami cyfrowymi na terenie krajów? A pytam w kontekście na przykład Facebooka, który obraca naszymi danymi, targetuje dla nas reklamy, wykorzystuje to, że jesteśmy aktywni w sieci. I pytanie jest takie, czy kraje, na terenie których Facebook działa i też korzysta z danych tych mieszkańców, czerpią jakieś zyski z tej działalności Facebooka? Innymi słowy, czy jest opodatkowana działalność Facebooka na przykład w Polsce, Hiszpanii czy Irlandii? No właśnie niestety nie jest. To jest problem z taką działalnością, z tymi usługami, które są całkowicie cyfrowe. Znaczy nie mają żadnego elementu materialnego. Że bardzo trudno jest powiedzieć, gdzie one są świadczone. W przypadku tutaj u nas w Polsce sytuację dodatkowo komplikuje Unia Europejska i unijna swoboda przedsiębiorczości, dlatego że wystarczy mieć siedzibę w jednym państwie członkowskim, żeby móc świadczyć usługi we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mhm. I ci giganci cyfrowi płacą podatki w Unii Europejskiej, ale wybierają sobie takie państwa, najczęściej jest to Irlandia, dlatego że tam jest po prostu niski podatek od zysków, ale wciąż te podatki są ustawiane w taki sposób, który nie uwzględnia tego, że tą nową walutą to już nie są pieniądze, tylko że są to dane osobowe. W ogóle przepływ danych jest w zasadzie nieopodatkowany. Od 1998 roku, czyli od czasów, kiedy internet raczkował, mamy coś, co się nazywa moratorium na przesył danych cyfrowy, czyli nie można nakładać cła, państwa członkowskie WTO, członkowie WTO może tak, nie nakładają ceł na sam przepływ przesył cyfrowy. W związku z tym to wszystko gdzieś tam umyka takiemu opodatkowaniu. Cały czas toczą się dyskusje, w jaki sposób ci giganci cyfrowi mogliby zapłacić podatki w tych państwach, w których faktycznie prowadzą działalność. Do tej pory tego nie udało się dobrze uregulować. Są próby uregulowania tego w jakiś taki najprostszy sposób, czyli od obrotów albo od liczby użytkowników. Takie pomysły pojawiają się w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. I cały czas toczą się prace i w Unii Europejskiej nad podatkiem cyfrowym i toczy się duża debata na forum OECD, żeby stworzyć takie regulacje na poziomie międzynarodowym. Dlatego, że jeżeli my mamy międzynarodowy internet, tutaj problemem jest oczywiście to, że większość tych cyfrowych gigantów to nie są przedsiębiorcy
unijni, to są przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy tylko mają jakieś swoje spółki córki, na przykład w Irlandii. Stany Zjednoczone bardzo oponują i grożą wszczęciem wojen handlowych, na przykład grożą Francuzom, zagrozili nałożeniem ceł na wina i takie produkty, które są flagowymi produktami eksportowymi Francji do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym lepiej byłoby osiągnąć jakiś rodzaj kompromisu na poziomie światowym w ramach OECD, aczkolwiek trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tutaj interesy państw są bardzo różne i one, myślę, że będzie o to bardzo trudno, dlatego że te interesy są po prostu sprzeczne ze sobą. No a nasze konsumenckie interesy wydają się tutaj być całkiem spójne, bo chyba chodzi nam o to, żeby płacić jak najmniej. Magda, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o kuluarach i o kuchni naszych transakcji cyfrowych, bo mam wrażenie, że uświadomiłaś nam, jak bardzo jest to złożony proces i że te z pozoru banalne kliknięcia na platformach cyfrowych to nie jest wszystko i że to właściwie jest tylko wisienka na torcie tej całej historii o handlu transgranicznym, szczególnie tym w sieci. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do wątków związanych z umowami, które regulują nasze działania w sieci. A dzisiaj moim i Państwa gościem była profesor Magdalena Słog-Wódkowska, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i z D-Labu UW. Dziękuję Ci pięknie, Magdo, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Efekt sieci. Radio Campus. Same sztosy.